Organizacja Monika Gaczolek. Dzień dobry pani Moniko, ja poproszę z panią prezes wice. Przełączę pana, tylko proszę mi powiedzieć, czy pan dzwoni w konkretnej sprawie, bo pani prezes prosi, abym zaczynała rozmowę przełączając do niej stronę, która dzwoni w ramach skarg i wniosków, świetliła jej, w jakiej pan sprawie. Czy ma pan konkretnie sygnaturę sprawy, w której pan chce rozmawiać, czy o czym pan chce Ja rozmawiać? chcę konkretnie, ja zawsze z wami konkretnie rozmawiam. Ja kiedyś nie rozmawiałem konkretnie z wami. No to proszę powiedzieć, w jakiej właśnie. konkretnie sprawie. Cywilna sprawa, karna, Ale w którym wymiarze się toczy ta sprawa? to jest sprawa w sądzie, która się dzieje między mną a sądem. Dobrze, ja pana przełączę do pani wiceprezesa. Dobrze. Beata Wuchła? Dzień dobry, pani Rafał Stępniak. Na wstępie chciałem się dowiedzieć, bo właśnie usłyszałem od pani Moniki Kaczmarek, wymagacie sygnaturki akt, w jakiej sprawie się do was dzwoni? Bo dzisiaj jest dzień rozmów z sędzią, tak? Z prezesem. Na wstępie ja oświadczam, że nie wyrażam zgody na nagrywanie tej rozmowy i publikowanie. Proszę pana, pani, która z panem rozmawiała, poprosiła o podanie sygnatury, bo ja nie wiem, w jakim kwestii pan dzwoni. No dobrze, ale w tym momencie jakby pani powiedziała sygnaturę, to pani oprócz sygnatury też nic nie wie. No. Ale wtedy mogłabym na przykład poprosić o akta. Podczas rozmowy telefonicznej? To by była teraz rozmowa, tak? A pani by poprosiła akta. Wtedy? Proszę pana, nic trudnego poprosić o akta. Aha. No dobrze, to skoro już wiemy, że to jest nic trudnego, to ja następnym razem może zadzwonię już z konkretnymi aktami, żeby one już były. Dobrze, pani wiceprezes, na wstępie... Ja ostatnio przy naszej pierwszej rozmowie, bo to już jest druga, prosiłem panią, żeby pani załatwiła dla mnie, żeby pracownicy nie rzucali słuchawkami. Tak? No i właśnie, czy pani coś zrobiła w tej kwestii? Nie pamiętam rozmowy z panem poprzedniej. A pamięta pani jakieś polecenia, które wydawała pracownikom, żeby nie rzucały słuchawkami podczas rozmowy telefonicznej? No musiała mieć pani takie rozmowy, skoro pani to przyjęła. Były takie rozmowy? Ja nie rozmawiam z pracownikami na tematy tego, jak oni przyjmują interesantów. Nie przypominam sobie rozmowy z panem. No właśnie, to może by była ważna rozmowa. To może by była ważna rozmowa, bo notorycznie teraz już mniej, ale dalej to się dzieje. Dalej pracownicy, z którymi rozmawiam, rzucają słuchawkami, gdy ja pytam o ważne rzeczy, które mnie interesują. I poza tym, no ja dzwonię też do administracji, ja odbiorę księgowa i wtedy co? Co ja załatwię z księgową? To może by zrobić tak, żeby księgowa nie odbierała telefonów, tylko jakiś zastępca, bo to mi naprawdę bardzo ułatwi sprawę w sądzie. Bo wtedy ja dzwonię i nic nie załatwiam. Nie wiemy, co tam, żeby takie sytuacje miały miejsce. No przed chwilą się pani dowiedziała. Czy zrobi coś no pani... Ale, ale proszę pana, to pani o tym mówi, że taka sytuacja miała miejsce. Ja na temat nic nie wiem. Wiem, że administracja odbiera telefon i nie odbiera księgowa, tylko odbiera osoba, która zastępuje osobę w administracji. Księgowa, pani księgowa. Nie powiem pani teraz nazwiska. No właśnie, i teraz proszę panią, taki telefon odebrała księgowa i poinformowała mnie o pewnej rzeczy, która to księgowa nie powinna znać takich tematów. Napisałem maila do prezesa, mail był do prezesa, żeby się prezes ustosunkował co do pewnego filmu. Minęło już 30 dni, prezes nie odpisał mi na maila. Ja się pytałem, co się dzieje z tym filmem. Pani księgowa powiedziała, że prezes nie będzie się ustosunkowywał do tego materiału. No to ja się... Dostał pan odpowiedź. Od księgowej? Dostał pan odpowiedź, proszę pana. Kiedy? No właśnie wtedy, kiedy pani panu powiedziała, że nie dostanie pan odpowiedzi na to. Ale zaraz, ja pisałem na maila, to odpowiada się przez księgową wtedy? Prezes odpowiada przez księgową? Poza tym, jak to wyglądało, przy panią, to co, że prezes przyszedł do księgowej i powiedział, że jak będzie pan Stępniak dzwonił, to proszę mu odpisać? Nic nie wiem na ten temat, że pan miał jakąkolwiek rozmowę z księgową. Nic nie wiem o żadnym mailu, który wpłynął do prezesa, ani do żadnej odpowiedzi prezesa przed księgową, że żadnej odpowiedzi pan nie dostanie. No ale to już znowu pani mówi, nie że nic... Nie mam takiej wiedzy. No przecież właśnie pani przekazuje tą wiedzę. To już jest pani wiedza. To jest pani ja wiedza. Mam teraz w tej chwili, proszę pana z tym zrobić. No właśnie, odpowiedz mi na pytanie, dlaczego prezes... Nie wiem, od razu panu mówię, że nie wiem, ponieważ nie znam tematu. Był do prezesa, a nie do mnie. W związku z czym ja tego maila nie otrzymałam. No właśnie, to dlaczego otrzymała księgowa? To czemu nagranie. Wychodzi, że księgowa go otrzymała? Bo w zwykłej rozmowie telefonicznej księgowa powiedziała mi, że prezes nie będzie ustosunkowywał się do materiału. Czyli prezes musiał rozmawiać z jakiegoś powodu z księgową. Albo księgowa może zapytała, co tam u pana Stępniaka. Nie, na ten temat, proszę pana, nie wiem. No wie pani, cały czas pani mówię, to pani wie, bo po rozmowie telefonicznej... Dowiaduję się o tym, proszę pana, od pana teraz. Nic
tak, ten temat wcześniej, bo nie jestem, żadnej wiedzy nie miałam. ja jestem głównym źródłem informacji. To nie są plotki. To bezpośrednio pani słyszy ode mnie, czyli przekazuje pani co? Bezpośrednią wiedzę ode mnie. Czego pan w takim razie oczekuje? Proszę panią, zero oczekiwań. Ja marzę, nie oczekuję. Oczekiwania się nie spełniają. Marzenie tak. Marzę o tym, żeby być traktowany przez sąd profesjonalnie, zgodnie z etyką zawodową, która was obowiązuje. Jaki daty był ten mail, kiedy był do prezesa wysłany? Prawdopodobnie 24 lutego 2022 rok. To był ostatni mail do prezesa. I to może pani by się tym zajęła, nie prezes, bo ja czekałem już... Czuję się, czy ten mail w ogóle doszedł. Doszedł, proszę panią, doszedł. To wiemy o tym, to już mamy sprawdzone, że doszedł. I wiemy o tym, że prezes go oglądał, bo księgowa wie o tym. No właśnie, teraz pytanie, dlaczego przynajmniej w mojej sprawie prezes plotkuje z księgową? Może jeszcze z kimś innym? Nie chcę na ten temat, proszę pana. Wie pani, bo... Proszę panią, przed chwilą proszę pani wyjaśnia. Proszę pana, dajmy pan pytania, na które ja nie znam odpowiedzi. I jedno, co mogę panu odpowiedzieć, to to, że nie mam na ten temat wiedzy, proszę pana. Ja się plotkami w tym sądzie nie zajmuję i nie wiem, kto się tymi plotkami zajmuje. No właśnie, to się cieszę, że pani się nie zajmuje. To właśnie teraz ktoś się zajmuje, czyli prezes na pewno, bo prezes to wypuścił do waszego to budynku. To jest pana twierdzenie, proszę pana. To jest pana twierdzenie. Ale pani jest z zawodu sędzią przecież. Jaki ma to związek? Ma związek z tym, że pani ma kierować systemem uczciwości, godności, honoru. Gdzie to, proszę pana, nieuczciwa i niegodna w tym momencie, nie mając wiedzy w jakimś zakresie, niech mi pan powie. No, szanowna pani, przekazuję pani wiedzę. To skąd pani pobiera wiedzę, żeby to była wiedza dla pani? Może tak, będzie łatwiej dla mnie. Proszę pana, zasłyszałam to teraz w tym momencie od pana. Dobrze. Pytam, jakie pan ma oczekiwania? Pan mówi, że pan nie ma żadnych oczekiwań. W takim razie myślę, że możemy rozmowę zakończyć. Czy pani nie rozumie słowa oczekiwania, szanowna pani, a jest pani sędzią? Ja to są ważne rzeczy. Kiedy pan wysyłał maila, naprawdę, czy wy w ogóle mail do nas dotarł? I co dalej pani... Ja będę wiedziała, czy mail dotarł, czy nie dotarł. Dobrze, ale ja... Dobrze, na razie... Czy też pan jeszcze chce dzisiaj? Proszę panią, wyjaśniam pani, że mail dotarł i mam też wyświetlenia filmu, który tylko i wyłącznie prezes mógł otworzyć, więc jeżeli są wyświetlenia u mnie po mojej stronie na kanale, a ja nie otwieram, a wy macie link, a wyświetleń jest kilka, no to sama pani widzi, że ktoś ogląda. Nic na ten temat, proszę pana, nie wiem. Pani się powtarza, pani jest sędzią? Pomogę szanowna tylko pani? Panu odpowiedzieć. Nic na ten temat nie wiem, proszę pana. Ja nie otwieram maili do prezesa, w związku z czym i proszę, nic nie otrzymuję. Proszę panią, skąd pani czerpie wiedzę? Jakie źródło... Ale na jaki temat, proszę pana? Na ten temat, proszę pana, nie wiem, powtarzam panu jeszcze raz. Mogę sprawdzić tylko, czy mail dotarł. Tyle mogę sprawdzić. Dobrze, i co? Nie jest do mnie, no dobrze, co? I teraz sprawdzi pani, że mail dotarł. Jaką zrobi pani następną czynność? Po tym, że mail dotarł. Dowiem się, czy zostało odpowiedziane panu, a jeżeli nie, no to dlaczego? I tylko tyle mogę No to robić. Już pani mówię, że nie zostało odpowiedziane. Skróćmy to. A dlaczego? Bo prezes nie będzie się ustosunkował. Dlatego, proszę panią, dlatego. Jeśli taką informację usłyszę, że prezes nie będzie ustosunkował, to na tym proszę pana, poprzestanę. Ale to z chwileczkę. Państwo w ogóle możecie nie odpisywać na listy lub maile? To jest decyzja prezesa, ponieważ to był mail. Do pani niego. Jest prezesem również. Proszę pana, wiceprezesem i ja zastępuję prezesa w czynnościach, kiedy nie może tych czynności wykonywać. Czyli dzisiaj. Ja jestem równorzędnym prezesem. Czyli nie dzisiaj. Nie mam trójpodziału czy dwójpodziału. Proszę pana, tylko ja zastępuję prezesa w czynnościach, kiedy nie może ich wykonywać albo kiedy potrzebuje mojej pomocy. Czy to jest właśnie dzisiaj? Ja nie uzurpuję żadnej władzy w tym sądzie. Czy jest to dzisiaj? Ja do tego, żeby prezesa w czymkolwiek wyręczać, jeśli on mnie o to prosi. Dobrze. Czy pani w tej chwili zastępuje prezesa? Tak, dzisiaj go zastępuję. Właśnie. No dobrze. No to rozmawiamy z prezesem. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Proszę panią, tutaj jest napisane w etyce, że sędzia powinien unikać zachowań, które mogłyby podważyć zaufanie do jego niezawisłości i bezstronności. No właśnie. No właśnie, to podważa. Proszę panią, ja się pytam cały czas, czy pani jako prezes może sobie nie odpowiedzieć na maila lub na list, czy też no, na korespondencję od kogoś, kto jest zainteresowany kontaktem z wami. Czy może pani sobie tak wybrać na przykład i nie odpowiedzieć? Jako prezes. Powinnam udzielić odpowiedzi. Ja
udzielam odpowiedzi. Nie wiem, z jakiego względu, jak pan twierdzi, nie otrzymał pan odpowiedzi. Ale tutaj nie wyraża ale pani pewności. Ale pan doskonale o tym wie, że pan zachowuje się względem prezesa w sposób, który w niego godzi. Doskonale pan godzi. O tym wie. Godzi? Proszę nie dziwić się zachowaniom. Godzi? Które, to chętnie o tym, tak, chętnie o tym porozmawiam. Pana, chętnie tak o tym porozmawiam. Dlatego też pracownicy tego sądu nie mają ochoty rozmawiać z panem, ponieważ nagrywa te rozmowy. Wiem, że pan nagrywa również rozmowę teraz ze mną, chociaż na to nie wyraziłam zgody. No to jest dla mnie dowód. Te filmy i pan godzi w ten sposób nasze prawa. Pan obraża pracowników tego sądu. Kogo? Którzy wykonują to przez swoje obowiązki. Kogo? Kogo? Co chce pan mi powiedzieć? Ma pan na to 5 minut, proszę pana, ponieważ ta rozmowa do niczego nie prowadzi. Proszę panią. Słucham pana. Proszę panią, ja nie wiem, co pani do mnie mówi. Jak to do niczego nie prowadzi? O czym mówię? Mówimy o piśmie, tak? Pani... A ja panu powiedziałam, że sprawdzę, czy ten mail doszedł. Powiedziałam panu, szanowna że pani, doszedł. Nie została udzielona odpowiedź i czy została udzielona odpowiedź. I to jest wszystko, co mogę dla pana w tym temacie zrobić. Proszę bo panią. Mail nie był do mnie, proszę pana. Proszę panią, ja się pytam właśnie, gdyby to był mail do pani, czy miałaby pani obowiązek, może zapytam konkretnie, czy to nie jest obowiązek? Nie mam takiego obowiązku, proszę pana. Ale o jaki... Nie mam takiego obowiązku, mam powinność ustosunkowania się. Ale ja nie dokończyłem pytania nawet, nie dokończyłem pytania o obowiązek, a pani już mi odpowiedziała, że nie ma obowiązku, to jak brzmiało moje pytanie do końca? Ale ja nie dokończyłem swojego pytania, a pani mi odpowiedzi. No właśnie. Pani szanowna. Ostatnie 3 minuty, bo 2 minuty z 5 już pan stracił. Proszę bardzo. Chce pan coś powiedzieć jeszcze? Proszę panią. Gdyby pani odpowiadała na pytania, to byśmy już przeszli do następnego i następnego. Teraz musimy wałkować cały czas to samo. Proszę zobaczyć. Chcę tracić swój czas, proszę pana. Jeszcze 3 minuty, 2 minuty. Proszę panią, pani mi nie może wydzielać czasu na rozmowę, kiedy ja mogę rozmawiać. Taka rozmowa niczego nie prowadzi. Proszę przejść do tematu kolejnego. Proszę panią, nie prowadzi to, o czym my dzisiaj rozmawiamy. Rozmawialiśmy, proszę panią, o rzucaniu słuchawki. To do niczego nie doprowadzi. Rozmawialiśmy o zbiorze zasad etyki, bo poruszałem etykę. Pani mówi, że do niczego nie prowadzi. Ostatnia minuta. Zasady pełnienia służby. Pani mówi, że do niczego nie prowadzi. Proszę panią, może tak, że może żeby do czegoś to doprowadziło. Ja napiszę takiego samego maila z tą samą treścią do pani i chciałbym, żeby pani nadała sens nagraniu i, co jest ważne dla mnie, chciałbym, żeby się pani umówiła ze mną na omówienie tego tematu, tak? I rozmawiać będziemy o szkodzie, która mnie spotkała w waszym budynku. Dobrze? Możemy tak zrobić, czyli jeszcze raz powtórzę pani. Proszę pana, nie możemy się na razie jeszcze w ten sposób umawiać. Jeśli pan wyśle maila, to zastanowię się, czy jak się... To jest umowa. Umowa. Ja wysyłam pana, maila, a pani... w ten sposób umawiała, ponieważ to jest rodzaj umowy. Ja zastępuję prezesa. Pani nie rozumie tutaj niczego. To, żebym go zastępowała. Szanowna pani, jeszcze... ja mam takie wrażenie, że pani się nie orientuje tutaj w tym sądzie, co się dzieje. Albo pani ukrywa coś, albo pani jest niechętna. Pani jest cały czas niechętna i cały czas niczego nie chce zobaczyć, co ja mówię. Proszę pani, może pani mi zacząć pomagać? Niech pani zrozumie. Jak szybciej to załatwimy, będzie mniej telefonów do was lub żadnego. Ani jednego nie będzie telefonu, jeżeli ja załatwię swoją sprawę. To wszystko. Ale jaka to jest sprawa, proszę pana? Odszkodowanie, proszę panią. Umówcie się ze mną na rozmowę w cztery oczy. Porozmawiamy sobie o odszkodowaniu, omówimy pewne tematy, bo jeżeli ja to ruszę, proszę panią, dalej w świat, no to niestety, ale głowy polecą tutaj. Tak, bo łamiecie proszę prawo, pana, łamiecie etykę. Proszę nas nie straszyć, proszę pana, bo my możemy pokazać również filmy, które pan... Ale nagrywa, to, że ja mówię, że ktoś łamie prawo, to jest straszenie? Jeśli pan przyśle maila, zapoznam się z nim, ale niczego panu nie obiecuję. Dziękuję to, panu, że ja mówię, że... Ale pani znowu słuchawką rzuca. To, że ja mówię, że ktoś łamie prawo w sądzie, to jest straszenie. Ale mi się wydaje, że to oni to robią. Policja mówi, pan łamie prawo, sędzia mówi, pan łamie prawo. A jak ja dzwonię do sądu i mówię o złamaniu prawa, to jest to straszenie. Ja nie wiem, czy pani wiceprezes miała ci gorszy dzień w pracy, czy oni tak codziennie pracują. Nie wiem. Dla mnie to jest taki szok troszeczkę i niedowierzanie.
To ciekawe jestem, jak ja bym zadzwonił do jakiegoś ministra. Jak ja bym do ministra zadzwonił. Marcin dzwoni. O, i tyle. Pani pracuje u nas na Zdrowiu, prawda? Tak, jestem bardzo wdzięczna, bo naprawdę uwielbiam tą pracę. No, widzę, że pani uwielbia, bo nie wiem, żeby się pani tym specjalnie przepracowywała. Ja zapewniam, że ja się bardzo, ale to bardzo przykładam do swoich obowiązków i jestem naprawdę na najwyższym poziomie.